Stres wynikający z coraz większego tempa życia, rosnących oczekiwań i wymogów, a także nadmiaru informacji i zadań skutkuje coraz częściej tak zwanym wypaleniem uczniowskim. Co to jest wypalenie uczniowskie? Następuje ono wtedy, kiedy uczeń, żeby się uspokoić, idzie wypalić do toalety papierosa. W przypadku starszych roczników następuje też zjawisko wypicia uczniowskiego. Głównym powodem są tematy rozprawek na egzaminach sformułowane tak, że nie da się na nie jednoznacznie wypowiedzieć i bez lolka i alkoholu tematu nie rozkminisz. Poza tym, z czego mieli się uczyć, jak im ksiądz książki spalił w tym roku? No i w tym roku na egzaminie gimnazjalnym była do napisania rozprawka, czy warto bronić swoich przekonań. Niby warto, ale po co? Jak na obronie własnych przekonań nie da się zrobić kariery i zarobić, to co? Może lepiej jest podwiesić się pod kogoś, kto akurat wygrywa i sru do góry. Ktoś napisał o tym wyżej wymienionym temacie, że obecnie trudno sobie wyobrazić lepszy. Bardzo łatwo jest sobie wyobrazić lepszy temat. Notujemy. Opierając się na obiektywnych przykładach z wiadomości telewizji publicznej, wykaż prawdę w stwierdzeniu, że nasi przywódcy partyjni i państwowi w wielkim trudzie i znoju wdrażają dobrą zmianę, ale im opozycja rzuca broniarza i innych biedroniowatych tusków w szprychy postępu pokoju oraz sra w słuszną sprawę. No i widzicie, i taki temat to już nie jest jakaś tam rozprawka, ale rozprawa z wrogami.